Pałac w Tulczynie polecił zbudować w 1781 roku Stanisław Szczęsny Potocki. Został on zaprojektowany w stylu klasycystycznym i stał się centrum kresowego latyfundium potockiego po jego wyprowadzce z Krystonopola. 17 maja 1787 roku w pałacu zatrzymał się król Stanisław August Poniatowski, na cześć którego wydano objazd dla 150 osób. W 1792 roku pałac stanowił główny ośrodek Konfederacji Targowickiej. Po śmierci Potockiego w 1809 roku rozpoczął się upadek rezydencji. W czasie swojej świetności był to największy pałac magnacki na wschodnich terenach Rzeczpospolitej, posiadający 17-osiową elewację o długości 68 metrów. Fasadę pałacu zdobił złoty napis w języku polskim: oby zawsze wolnych i cnotliwych był mieszkaniem. Pałac jest przykładem polskiej architektury klasycystycznej i charakterystycznego dla niej typu paladiańskiego.